Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem. Będę dzisiaj testować korektor podoczy, dla mnie podoczy, z Bourjois Healthy Mix. Ja mam go w kolorku 51 Light Radiance. Nagrałam Wam przed chwilką test podkładu z Sorai Max Satin oraz gąbeczki z Primarka, więc będziecie mogły zobaczyć, ewentualnie dopiero będzie ten test, może już jest, więc zapraszam do obejrzenia, zobaczcie, co o nim myślę. Dzisiaj pokażę Wam, jak prezentuje się ten korektor, co o nim myślę. Używam go już jakiś czas, miałam okazję go używać przez kilka poprzednich dni. Dzisiaj po prostu chciałabym Wam pokazać, jak się prezentuje, jak wygląda, co o nim myślę. Jeżeli chodzi o pojemność, jest to 10 ml, więc bardzo dużo, jeżeli chodzi o korektor. Cenowo 40 parę złotych w Rossmanie, w innych drogeriach. Ja kupiłam go przez internet w drogerii internetowej ezebra.pl. Kupiłam go tam za jakieś 19 zł, więc o połowę taniej, bardzo się opłaca. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, jest to taka płynna konsystencja, ale też nie taka lejąca bardzo, tylko taka po prostu troszeczkę płynna, też nie gęsta. Fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o odcień, jest to odcień wpadający w kolory żółte, oil free, więc nie będzie to gęsta, tłusta formuła. Jest to korektor płynny, całkiem dobrze kryjący. Znaczy, krycie może bym powiedziała, że jest takie średnie, ale dla mnie wystarczające. Bardzo ładnie rozświetla okolice pod oczami. Tutaj jeszcze mam taką ściągawkę, więc zapisywałam sobie, żeby nie zapomnieć o niczym. Tutaj jeszcze tak, testowany dermatologicznie. Nie waży się pod oczami, nie zbiera w żadnych tutaj zakamarkach, zmarszczkach. Jeżeli chodzi o aplikator, to jest taki ścięty, bardzo fajny, fajnie można tutaj wyciskać produkt i dozować go pod oczami, zaraz Wam to pokażę. Co więcej, bardzo dobrze się rozprowadza, właśnie nie zmienia koloru, co najważniejsze, nie zmienia koloru po upływie pewnego czasu. Dostępne oczywiście w każdej drogerii, stacjonarnie, przez internet i tak dalej. O cenie już mówiłam. No i chyba w sumie tyle. Tak, to może pokażę Wam po prostu, jak teraz wygląda pod moimi oczami. Ja nakładam właśnie go pod oczy i będę wklepywać go gąbeczką Real Techniques. Tak robię zazwyczaj, to jest najbardziej naturalny efekt, więc pokażę Wam, jak to wygląda. Tutaj właśnie ma taki aplikatorek, którym bez problemu możemy sobie nałożyć produkt pod oczy. Pokażę Wam, jak wygląda właśnie jego odcień. Jak widzicie, jest to kolorek żółty taki. Bardzo fajnie się aplikuje. Kolor nie zmienia swojej barwy, tak jak już mówiłam. Aplikator jest bardzo fajny, ponieważ możemy dozować odpowiednią ilość produktu. Nic tam się nie zmarnuje. I teraz wklepię go po prostu troszeczkę palcami, a następnie będę wklepywać resztę gąbeczką Real Techniques. Tak jak widzicie, bardzo, bardzo żółty kolor. Nie zastyga ten produkt jakoś bardzo szybko, więc mamy troszeczkę czasu, aby sobie go tam jakoś delikatnie wklepać. Fajnie współgra z podkładami, fajnie właśnie wtapia się w ich kolor. Bardzo mi się spodobał, fajnie tutaj kryje te cienie pod oczami. Nie jest to jakoś też nie wiadomo jak duże te krycie, ale jak dla mnie bardzo wystarczające. Spróbujemy sobie teraz też zakryć te krostki, które tutaj widzicie. Biorę odrobinę korektora na gąbeczkę i postaram się to wklepać. Pokażę Wam po prostu, jakie ma krycie i jak sobie z tymi krostkami poradzi. K
kolor tego korektora będzie na pewno różnił się od podkładu, ponieważ podkład jest za ciemny, ale o tym właśnie dowiecie się w teście, który dla Was nagrałam. Jeżeli chodzi o takie punktowe krycie, delikatnie pozakrywał te krostki, aczkolwiek nie jest to jakieś bardzo duże krycie. O wiele fajniej sprawdza się, przynajmniej u mnie, właśnie jako korektor taki rozświetlający pod oczy. Fajnie tutaj pozakrywał cienie pod oczami. Jeżeli chodzi o te większe krostki, no to nie radzi sobie z tym tak genialnie jak Camouflage Catrice, ale ogółem też całkiem fajnie to wygląda. Jeżeli się przypudruje jeszcze dodatkowo jakimś pudrem, to też fajnie to będzie wyglądać. Tak korektor prezentuje się z daleka. Według mnie bardzo fajnie rozświetlił tą okolicę pod oczami. Fajnie zakrył różne tutaj cienie. W kamerze może być ten efekt taki intensywny, ale na tutaj tak właśnie w rzeczywistości nie wygląda to źle. Naprawdę fajnie rozświetlił buzię. Fajnie będzie komponował się do jasnych podkładów. Jestem z niego bardzo zadowolona, tak jak mówię, jest dostępny w wielu drogeriach stacjonarnych i przez internet. Bardziej opłaca się kupić oczywiście przez internet, ponieważ wychodzi o wiele taniej. Zbliża się teraz też ta wyprzedaż 49% w Rossmanie, o której na pewno już słyszałyście, więc może wtedy też warto się pokusić na niego. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo fajnie się sprawdza. No i co, i polecam Wam. Bardzo fajnie u mnie się sprawdził. Myślę, że Wam też przypadnie do gustu. Wiele dobrego słyszałam o nim na YouTubie, wiele dziewczyn go chwaliło. No i u mnie też fajnie się sprawdza. Nie robi żadnych smug, nie zbiera się. Ma bardzo fajny taki żółty odcień. Bardzo go polubiłam i myślę, że zostanie ze mną na dłużej. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że test Wam się spodobał. No i buziaki, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!